się Słowiński. W pressingu gospodarzy włącza się Orzechowski lewą stroną, ale zdecydował się na strzał. Uderzenie Słowińskiego, naprawdę. I Budzyński na posterunku. Orzechowski, Orzechowski. Piłka dochodząca, no tam. Świetne te piłki Orzechowskiego. Zobacz, naprawdę. Gol! Tak jest! Ale uderzenie i kto? I kto? Jewtuszenko bezpośrednio. No, drodzy Państwo, aż zamarliśmy, bo nie wiem, jak było to widać w naszej kamerze, ale no, z naszego stanowiska, no idealnie, gospodarze. Tylko niepewna interwencja Dominika Budzyńskiego, teraz wypluł tę piłkę. Ręki domagają się! 2-0 dla błyskawicy Gacz! Marcin Dudek, znakomite uderzenie. 2-0 dla gości. Znakomite uderzenie. Drugie zresztą w tym spotkaniu w wykonaniu ambitnych gości. Ambitnie grający goście po prostu stworzyli, naprawdę wysoko zawiesili. Zobaczmy poprzeczkę. Ale Achta i ja! Poprzeczkę Stępin! Do wejścia szykuje się Piotr Chodziutko, numer 33 już przy linii końcowej. Ale zobaczmy, jeszcze jest Bachta. Bardzo wysoko teraz gra Tomaszewski. Oj! Mamy trafienie dla Baryczy, autorem Grzegorz Kotowicz. I zaczynają się mega, mega emocje. 2-1 po znakomitym strzale. Zobacz, ile znaczy uderzenie sprzed pola karnego, z pola karnego. O, Bachta dobrze teraz przez powstrzymany. O, Gil ma teraz miejsca, Gili! Dobre uderzenie. I Dawid Bąk za moment pojawi się na boisku. No nie może to przejść i przechodzi. Ależ świetnie, teraz Kotowicz i faulowany. Tak jest, nawet nie dyskutuje teraz Błaszczyk. Czyli to będzie druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona. Dłuższe pewne wzdowienie teraz Bachty, tak jest. Przedłuża tą piłkę Tomaszewski, Grzelczak. Grzelczak. Ogromne emocje teraz na ławce, gospodarze domagają się tej ręki. Zobaczmy Kotowicz. Kotowicz potrzebuje tutaj dobrego dośrodkowania i dobre dośrodkowanie jest! Jest bramka dla Baryczy! 2-2! No naprawdę! Jeszcze będą emocje! Marcin Wdowiak świetnie odnalazł się przy tym stałym fragmencie gry. Ogromna radość w ekipie w tej całej akcji, ale dalej utrzymuje się przy piłce Baryć. Tu już nikt nie siedzi, naprawdę. Tak, wszyscy stoją. Gil do Grzelczaka, Grzelczak! Grzelczak! Gol! Bramka na 3-2! Gospodarze, niesamowita. Wyskoczyli tutaj na murawę niemal wszyscy z ławki rezerwowych. Spotkał się trener Chorwat. Ależ emocje! Brial Tarczyński! Trener gospodarzy Baryczy Słów, kamień z serca spadł, 3-2, zwycięstwo, gratulacje, po horrorze. Dzień dobry. Tak, spadł, myślę, że spadł, bo przegrywaliśmy już 2-0 i faktycznie do końca wierzyliśmy, co prawda, i dążyliśmy do strzelenia tych kolejnych bramek, najpierw kontaktowej, później tej na 2-2. Jak strzeliśmy na 2-2, no to w ciągu gdzieś tam była wiara w to, że możemy strzelić na 3-2. Udało się i to przede wszystkim cieszy. Inkasujemy 3 punkty i się cieszymy z tego bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mocno, natomiast tak jak powiedziałeś, no, horror bardzo duży, no, nie ma co mówić, natomiast no, gdzieś w tym wszystkim wychodzimy zwycięsko, natomiast no, musimy oddać też to, co dzisiaj Gać zaprezentowała w pierwszej, szczególnie połowie, bo trzeba przyznać, że zneutralizowała nas bardzo mocno. Mieliśmy duże problemy w ataku pozycyjnym, do tego bardzo dobrze wychodzili do kontrataków, groźni przy stałych fragmentach gry i naprawdę trzeba powiedzieć, że organizacja gry tego zespołu w pierwszej połowie szczególnie, mówię oczywiście w drugiej również, natomiast to my już dołożyliśmy troszeczkę więcej jakości z przodu, dużo więcej składniejszych akcji, natomiast naprawdę w pierwszej połowie mieliśmy bardzo duże problemy z defensywą Gaci, byli bardzo agresywni, dobrze bronili, dobrze przesuwali, także tutaj naprawdę trzeba oddać trenerowi, zespołowi Gaci i sztabowi gdzieś tam trenerskiemu, że byli bardzo dobrze do tego meczu przygotowali, gdzieś tam postawili
wybili się bardzo mocno. Natomiast summa summarum mówię, na pewno możemy być zadowoleni z drugiej połowy, bo tutaj też szczególnie po zmianach daliśmy dużo jakości, te zmiany przyniosły fajny, dobry efekt. No i ta gra zaczęła się gdzieś tam momentami zazębiać. Oczywiście nadzieliśmy się na kolejną kontrę, na stały fragment gry, natomiast chwała chłopakom za to, że dalej wierzyli, że wierzyliśmy wszyscy i dążyliśmy do strzelenia bramki. Najpierw, tak jak powiedziałem, kontaktowej, a później kolejnej i zwycięskiej, więc szacunek duży dla zespołu, dla chłopaków, że do końca wierzyliśmy, walczyliśmy i kasujemy 3 punkty. Zwróciłeś na to uwagę i my też w trakcie transmisji podkreślaliśmy, według naszej opinii, kluczem do zwycięstwa były właśnie te zmiany. Znakomita zmiana Gila, świetne wejście Grzelczaka. Ogólnie zmiany, które zrobiliście w drugiej połowie, poprawiły jakość waszej gry. No i tak jak podkreśliłeś też, sumarycznie dają wam zwycięstwo. Tak, zgadza się. Natomiast no, mamy bardzo mocny cały zespół, także tutaj też wiemy, kogo w danym momencie mamy na tej przysłowiowej ławce. Natomiast tak naprawdę to jest 20 ludzi gotowych do gry i też na pewno bez pierwszej jedenastki, która gdzieś tam wymęczyła przeciwnika. Wiadomo, że ta jakość zawodników wchodzących była bardzo duża i przyniosła dzisiaj, to były kluczowe rzeczy gdzieś tam, które się działy na boisku i tutaj trzeba przyznać, co powiedziałeś, Kuba Gil, Piotrek Grzelczak, Smekti, Filip Michalski i kolejne gdzieś tam zmiany, Piotrek Chudziutko, także tutaj naprawdę to przyniosło zamierzony efekt, natomiast no wiadomo, liczy się cały zespół, to cały zespół gdzieś tam jest na boisku, natomiast wiadomo, fajnie, że mamy taką możliwość i faktycznie zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych wnoszą tak dużo jakości i odwrócili losy meczu. Dzisiaj to byli oni, w innych meczach to inni zawodnicy, bo tydzień temu to też gdzieś tam Kuba wchodził z ławki, dał bardzo dużo, Wojtek Łuczak, więc mówię, no to jest ważne, żeby mieć tą kadrę tak mocną, jak dzisiaj to pokazaliśmy. Pogratulowałeś postawy gościom, rzeczywiście zagrali bardzo ambitnie, wysoko zawiesili poprzeczkę. My w szczególności zwróciliśmy uwagę na lewego pomocnika, Witali Jewtuszenko, nie wiem, czy wpadł ci też w oko. Świetna bramka, ale też taki mobilny z boku, napędzający te akcje gości. Trzeba powiedzieć, że nie wystraszyli się was od samego początku i też fajnie, że ciebie jako trenera faworytów stać na to, żeby powiedzieć i pogratulować tej postawy gościom. Zgadza się. To co mówisz, faktycznie byli zdeterminowani od początku meczu, nie przestraszyli się, przyjechali tutaj, widać było, z dobrym celem, próbowali wychodzić wyżej do pressingu, więc tutaj naprawdę szacunek, bo chcieli gdzieś tam naprawdę narzucić ciężkie, trudne warunki dla nas i im się to naprawdę udało. Bardzo dobrze w obronie niskiej, momentami wychodzili wyżej do pressingu, nawet przy naszych otwarciach, nie bali się, szli gdzieś tam wysoko, kilka razy pograli naprawdę fajnych kilka akcji kombinacyjnych, więc muszę przyznać, że naprawdę czy się tego spodziewałem? Na pewno spodziewałem się ciężkiego meczu, natomiast może momentami wydawałoby się przed meczem, oglądając pozostałe mecze z Łużycami, że może ta przeprawa będzie troszeczkę łatwiejsza, aczkolwiek wiemy doskonale też, że zespoły gdzieś tam przyjeżdżając do nas, czy grając z nami, motywują się 2 razy mocniej, i to tak jest gdzieś tam zawsze na faworyta, nikt nie ma nic do stracenia, żaden zespół nie ma nic do stracenia i to dzisiaj pokazali, że nie pękli od pierwszych minut, że się postawili i gdzieś tam szukali swoich szans i naprawdę gratulacje i szacunek. Trener gości Marcin Krzykowski jest z nami. Trenerze, przede wszystkim gratulacje za ten mecz. Tomasz Korwat podkreślał, że zagraliście bardzo dobre spotkanie, a wręcz powiedział, że w pierwszej połowie zdominowaliście ich. Z tym zdominowaniem może nie, ale przede wszystkim na pewno zneutralizowaliśmy ich wszystkie atuty i pozwoliło to zachować czyste konto. Umówmy się, wydaje mi się, Barycz chyba nie stworzyła sobie ani jednej sytuacji w pierwszej połowie bramkowej i to była bardzo dobra nasza gra. Dobrze trzymaliśmy strukturę, byliśmy skuteczni.
skuteczni w interwencjach. No i kąsaliśmy, aż w końcu nam się udało strzelić bramkę, gdzie no wcześniej też prawą czy lewą stroną kilka razy nam stworzyliśmy sobie sytuację i zabrakło tam troszeczkę w świetle bramki zawodników, żeby to wykończyć. Ale za pierwszą połowę muszę swoją drużynę bardzo mocno pochwalić, bo to było takie kompletne granie, kompletne, bardzo mi się to podobało. No druga niestety wyglądała już tak, jak wyglądała. Wydaje mi się, że po prostu ten wynik chyba był też troszeczkę brzemieniem, mimo tego, że strzeliliśmy drugą bramkę, później czerwona i tak się troszeczkę to nam posypało wszystko. Zwróciliśmy uwagę na Witalię Jewtuszenkę. Bardzo dobra pierwsza połowa, znakomita bramka. Właśnie chcieliśmy zapytać, co się stało, że nie wyszedł na drugą połowę, bo ewidentnie pomagał w ofensywie. Przede wszystkim Witek dzisiaj zastąpił jednego z naszych liderów, Bartka Łukawickiego. To jest zawodnik środka pola, który niestety miał plany wakacyjne. Tak to jest w tych niższych ligach. Szkoda, bo to naprawdę też jest nasz motor napędowy. Ale Witek dzisiaj świetnie się prezentował w pierwszej połowie. Zarówno w obronie, w ataku. Wiązał ich prawą stronę. I tak naprawdę ta kontuzja była też takim troszeczkę przyczynkiem, że i my troszeczkę słabiej do przodu wyglądaliśmy. Że te nasze akcje były troszeczkę mniej groźne, prawda? Mhm. Słyszałem w drugiej połowie, cały czas trener krzyczał w kierunku Grześka Zagadło. Proszę, błagam niżej. Chciał trener trochę zaasekurować chyba ten środek, pola, bo Grzesiek po czerwonej karce w dalszym ciągu zbyt szeroko grał. I chciałem, żeby schodził może nawet nie niżej, tylko bliżej środka, żeby asekurował środkową strefę boiska, żeby no po prostu tamtędy ewentualnie, żebyśmy wypychali wszystko do zewnątrz i tam, żeby ewentualnie słów budował. Wiem, że trener tego nie lubi, nie lubi trener gdybać, ale co by było, gdyby właśnie nie było tej czerwonej kartki? Nic by nie było, powiem panu, bo Słów jest taką drużyną, że byłby w stanie strzelić dwie bramki, nawet gdybyśmy byli w 11. Na pewno było trudniej, tak? Myślę, że kluczowe tutaj była taka sytuacja, gdzie przy drugiej bramce piłka wychodziła na aut bramkowy. I gdyby Orzechowski jej nie przegłówkował, tylko uchylił głowę, mielibyśmy piątkę. A my za chwilę straciliśmy bramkę, tak naprawdę po stałym fragmencie gry, z tego poszła bramka, niestety. A mówię, gdyby ją tylko uchylił głowę, mielibyśmy piątkę, nie byłoby stałego fragmentu i nie byłoby 2-2. Tutaj jest, to są, piłka nożna to są sekundy, to są naprawdę takie fragmenty, które no czasami, ja Orzecha absolutnie nie gdzieś tam nie piętnuję. Tak, to była 90 któraś minuta, zawodnicy są zmęczeni, te procesy neurologiczne są troszeczkę zaburzone i czasami po prostu już ostatkiem sił pewne rzeczy robimy, a mówię, nas ten mecz bardzo dużo kosztował i na pewno już był mocno zmęczony, jak podejmował te decyzje. I tak już na koniec. Cieszymy się, że jesteście w czwartej lidze, bo to pokazuje, że takie drużyny jak wasza zasługują na awans i będą walczyć z najlepszymi. Tego życzymy do końca sezonu. Troszkę trener wspomniał o tym, że mieliście delikatne problemy kadrowe. Z kolei wasz rywal miał niezwykle silną ławkę rezerwowych, to też podkreślaliśmy. I te zmiany trenera Chorwata, chociażby Piotr Grzelczak czy Gil, dały jednak dużą jakość. Tak, oczywiście, ale ja akurat tutaj wchodzących zawodników bym w żaden sposób gdzieś tam nie obwiniał, bo tak naprawdę brakowało nam po prostu piłek, jeśli chodzi o otwarcie gry i o budowę w środkowej strefie. My zbyt dużo piłek po prostu najzwyczajniej w świecie wybijaliśmy i nasz napastnik, bo Rafał też Woźniak szedł z kontuzją ręki, no nie miał szans nawet o nią powalczyć. Tak naprawdę biegał za piłką, która była niedokładnie zagrana i tutaj bym upatrywał jednak mimo wszystko to, że Słów nas tak słamsił. Byliśmy niedokładni w wyprowadzeniu, nie trzymaliśmy struktury właśnie czy w strefie środkowej i nie potrafiliśmy utrzymać się kompletnie przy piłce i to też zadecydowało. Dlatego też mówię, czerwona kartka czerwoną kartką, ale uważam, że mogło do tego też dojść w 11, tak? Tak wyglądał, tak ten przebieg. Mają po 1,90 m chyba 5 czy 6 zawodników w Słowie. Przy tych stałych fragmentach są mega groźni. Próbowaliśmy to wybronić, podniosłem troszeczkę linię obrony, wprowadzając Piotrka Ficonia, no ale trudno, nie udało się. Szkoda, bo drugi mecz, drugi taki horror, umówmy się, bo z Lubaniem też goniliśmy i uważam, że tam byliśmy blisko zwycięstwa, naprawdę. Nawet w końcówce meczu. Szkoda, mamy tylko jeden punkt, ale teraz mam nadzieję, że zaczniemy kompletować.